Webinarium z Klaudią Warszak-Lubaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia za chwilę opowie Wam, jak rozmawiać o tym, jak mieszka się i żyje dzieciom w Polsce i na całym świecie, jak w naszym webinarium poczytajmy, jak żyją inni. Chciałabym tylko, jeżeli możemy się przedstawić i skąd Państwo i wszyscy mili nasi uczestnicy są. Gdybyście napisali kilka słów na czacie, byłoby nam bardzo miło. A kiedy Wy będziecie i Państwo będą pisać, ja chciałabym dla Was załadować bardzo prostą ankietę, która ma tylko jedno pytanie. I jeżeli możecie i mogą Państwo na to pytanie odpowiedzieć, byśmy super wdzięczne. Nie ma. To jest pytanie, którym chcemy zacząć dzisiejsze spotkanie. Widzę, że się zbierają. Widzę też, że są osoby z różnych. Tam widziałam, że z Lublina ktoś. Witam serdecznie wszystkich. Tak. Witamy wszystkich. Ja również jestem z Lublina, więc tutaj widzę, że są osoby też ode mnie z miasta. O, jest też Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poznań. Super. Fantastycznie. O, Lubartów, to też lubelskie. Dzień dobry. Biała Podlaska. Jeszcze chwilka na zrobienie ankiety. My też pozdrawiamy Siemianowice. Czy są też Siemianowice śląskie, czy inne? Nie wiem. Nie wiesz? Bo Siemianowice śląskie ja kocham, ale ja nie wiem. Tak jest. No właśnie. To ja serdecznie, bo to są moje ulubione rejony. Witamy Państwa serdecznie. Klaudia jest Warszak-Lubaś, jest autorką podręcznika do naszego projektu, który już niestety się kończy. Poczytajmy o domach. Projekt został stworzony dzięki Build Solid Ground i współpracy z Habitat for Humanity, o którym Klaudia opowie troszkę więcej. Ten projekt już się kończy. Część z Państwa brała też udział w zeszłym roku i bardzo za to serdecznie dziękujemy. Natomiast dzisiejsze spotkanie, kończące projekt, to jest spotkanie z okazji Światowego Dnia Mieszkalnictwa. I może już powolutku jeszcze minutka na zrobienie ankiety. Zobaczymy, jak Państwo odpowiadali. Mamy tutaj, jak Państwo odpowiadali. No a odpowiedź na to pytanie, to która jest właściwa, to już tej odpowiedzi udzieli nam Klaudia. Klaudia, ja przesuwam z powrotem, chyba w tej chwili już powoli kończymy ankietę i przesuwam na prezentację. I tylko jeszcze zobaczmy, to są dzisiejsze wyniki, to są teraz wyniki, takie jakie są. A Klaudiu, już mam prezentację, bardzo Państwa przepraszam, już wracamy na klasyfikację. Ja się wyłączam, będę na czacie, oddaję głos Klaudii. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Aneta. To witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Klaudia Warysza-Klubaś, jestem trenerką, edukatorką. Zajmuję się tematami antydyskryminacyjnymi, równościowymi, ale również poruszam tematykę praw człowieka. Pracuję właśnie również przy projektach społecznych, współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi, właśnie między innymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być dzisiaj z Państwem. Nie jestem sama, podpowiem, bo jest ze mną mój kot, który ze mną uczestniczy na wszystkich szkoleniach online, więc jakby się coś działo, to nie ja, tylko on. Więc tak. Dobrze, to myślę, że możemy się już skupić tutaj na naszym głównym temacie. Poczytaj, jak żyją inni. Dzisiaj poruszymy temat zrównoważonego mieszkalnictwa. Pokrótce sobie opowiemy, czym jest to zrównoważone mieszkalnictwo,
Zaraz też odpowiem na pytanie, kiedy był Światowy Dzień Mieszkalnictwa, kiedy on się odbywa i w którym roku został ustanowiony. Więc przejdę teraz do kolejnego slajdu. I tak, ja tutaj tak pokrótce napisałam, czym jest to zrównoważone mieszkalnictwo, żeby też móc to troszkę rozwinąć. Dla mnie zrównoważone mieszkalnictwo to takie, które przywraca godność człowiekowi, które ma na względzie funkcjonowanie sąsiedztw, wzmacnianie tych sąsiedztw i troskę o klimat czy relacje z otoczeniem. I za chwilkę to rozwinę. A od 1986 roku w każdy pierwszy poniedziałek października obchodzimy Światowy Dzień Mieszkalnictwa i w tym roku odbywał się 5 października, czyli w miniony poniedziałek. Jeżeli mówimy tutaj o zrównoważonym mieszkalnictwie, to warto też wspomnieć o Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która zawiera cele zrównoważonego rozwoju. Została ona przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ we wrześniu 2015 roku i tych celów jest tam 17. 11 cel brzmi tak: uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Tak naprawdę mówiąc o tym mieszkalnictwie, no nie sposób też pominąć miast i tego, jak te miasta są budowane i jak funkcjonują. To jest tak, że do 2030 roku należy zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiedzialnych, odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań czy podstawowych usług, a także poprawić warunki życia osób żyjących w uboższych terenach. I mówiąc o tym zrównoważonym mieszkalnictwie, no to warto tutaj wspomnieć właśnie o tym, żeby wzmocnić to, żeby ludzie, mieszkania, w których ludzie będą mieszkać, czy mieszkają, żeby one były bezpieczne, żeby nie obdzierały z godności drugiego człowieka, żeby umożliwiały spełnienie podstawowych potrzeb człowieka, czy najważniejszych funkcji życiowych. Z drugiej strony, tak mówiąc o tych mieszkaniach, to coraz częściej one też spełniają taką funkcję wypoczynku, pracy czy rozrywki. Więc tak, następną kwestią jest to funkcjonowanie sąsiedztw. I myślę sobie, że tutaj warto jest wspomnieć o tym, żeby te społeczności w miastach czy w mniejszych ośrodkach miejskich też były wspierane odgórnie, żeby były wspierane w taki sposób, żebyśmy mogli mieć do siebie większe poczucie zaufania, żebyśmy mogli mieć poczucie bezpieczeństwa, że sąsiad sąsiadowi czy sąsiadce pomoże, żebyśmy mogli razem wspólnie żyć, funkcjonować, żebyśmy mogli też wspólnie partycypować w różnych wydarzeniach, żebyśmy mieli możliwość tworzenia razem fajnych rzeczy, wspólnych przestrzeni i tak dalej, żeby te przestrzenie, te osiedla, te mieszkania czy budynki, które będą budowane czy projektowane, żeby też były na tyle autonomiczne, żeby poprawiły też odnawialność zasobów energetycznych, żeby były budowane w taki sposób, żeby ludzie mieli blisko, żeby mieli blisko do lekarza, do szkoły, do pracy, czy do innych miejsc, których potrzebują korzystać. Myślę sobie jeszcze, że tutaj warto jest troszkę wspomnieć o tych kwestiach klimatycznych i relacjach z otoczeniem. Przede wszystkim to pierwszą taką zasadą jest unikanie materiałów uciążliwych dla środowiska naturalnego, żeby zmniejszać ten negatywny wpływ
tych uciążliwych materiałów zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie człowieka. Myślę też, że tutaj też, no właśnie, jakby to zrównoważone mieszkalnictwo, zrównoważone miasta bardzo się ze sobą łączą i tak naprawdę ten obszar, znaczy to zagadnienie się składa z bardzo wielu obszarów i też myślę o tym, żeby że warto też przekazać, że jeżeli mają być projektowane takie budynki, osiedla, mieszkania, to warto, żeby one były budowane w takiej lokalizacji, żeby ta bryła też dobrze się komponowała z otoczeniem, żeby też nie zaburzała krajobrazu, ale też żeby jakoś go nie degradowała, żeby ta naturalna roślinność też sobie rosła i była, żeby pozostała nienaruszona, żeby też tak sobie myślę teraz, że warto jeszcze jest powiedzieć o jednej rzeczy, także Państwo nie zobaczą, że tutaj jest bardzo dużo takich składowych, o których warto jest powiedzieć, a ja sobie właśnie jeszcze myślę o tym, że dobrze by było poruszyć temat tego, że podczas budowania czy później funkcjonowania w tych mieszkaniach, żeby jak najbardziej ograniczyć zużycie energii, z jednej strony, a z drugiej strony też produkcję zanieczyszczeń. Ważne jest efektywne wykorzystanie tej energii odnawialnej i ta energooszczędność tych mieszkań, tak, żeby się nie okazało, że wybudują nam super mieszkanie i się okaże, że jednak nie potrafi utrzymać tej energii, nie potrafi utrzymać tego ciepła. Więc to tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o zrównoważone mieszkalnictwo. Okej, następne. No właśnie, tutaj troszkę właśnie Aneta wcześniej wspomniała o sytuacji mieszkaniowej w Polsce, trochę o tym kryzysie bezdomności wśród dzieci. No właśnie, jak to wygląda? Ogólnie jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Polsce? To powiem szczerze, że kiepsko. Mieszkań jest zbyt mało. Na 1000 mieszkańców przypada 366 mieszkań. Jest to najniższy wskaźnik w Europie. Brakuje mieszkań socjalnych, komunalnych, a też prawo do pomocy mieszkaniowej mamy zagwarantowane w Konstytucji. I nawet sobie przygotowałam ten artykuł 70 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje władze publiczne, rząd czy władze samorządowe do prowadzenia takiej polityki, która sprzyja zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności to przeciwdziałania tej bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego, czy też wspierania obywateli, obywatelek w drodze do tego, żeby sami mogli starać się o mieszkanie. No ale to wygląda u nas no niestety jeszcze trochę nie tak jak powinno. Ja na koniec też Państwu polecę książkę, no dobra, później o niej opowiem, ale polecę książkę, która jest bardzo ciekawą pozycją pod kątem tego, co możemy zrobić, żeby ta polityka mieszkaniowa w Polsce lepiej funkcjonowała. Wracając do tej sytuacji mieszkaniowej w Polsce, to istnieje zapotrzebowanie na ten moment na 500 tysięcy mieszkań, nowych mieszkań, które będą w przystępnych cenach, no ale na ten moment rocznie powstaje 3,5 tysiąca takich mieszkań dla osób niezamożnych. Są to właśnie mieszkania komunalne czy socjalne. A mieszkania, które istnieją, to bardzo często nie spełniają odpowiednich standardów, nie spełniają norm budowlanych, są w złym stanie technicznym. 45% Polaków i Polek, czyli prawie połowa, zajmuje mieszkania przeludnione, a 14% mieszka właśnie w tych lokalach niespełniających normy budowlane, czyli na przykład osoby są pozbawione dostępu do łazienki czy do bieżącej wody. Więc tak liczbowo to no też właśnie myślę sobie, że to są ogromne liczby, dużo osób jeszcze nie mieszka w takich warunkach, o których można by powiedzieć, że są godne.
co jeszcze? Też myślę, że warto wspomnieć o tym, że połowa Polek i Polaków też uważa problem braku mieszkania za jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin, zaraz po bezrobociu czy niskich pensjach. O kryzysie bezdomności możemy powiedzieć to właśnie w 2019 roku. Po raz piąty zostało przeprowadzone takie badanie. Ja tutaj też podlinkowałam na tej prezentacji to badanie. Jest to ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. No i wynika z tego badania, że w Polsce z kryzysem bezdomności zmaga się ponad 30 tysięcy osób, z czego 3,3% to dzieci, czyli wychodzi nam tutaj 1000. I z tego, co widziałam, to też Państwo zaznaczyli w ankiecie, większość z Państwa zaznaczyła w ankiecie właśnie tą poprawną odpowiedź, tam chyba ponad 40% Państwa, którzy brali udział właśnie w głosowaniu. Z badania właśnie również wynika to, że 80% tych wszystkich osób w kryzysie bezdomności przebywa w różnego rodzaju placówkach, ale natomiast pozostałe 20% w miejscach typu opuszczone budynki, pustostany czy altany działkowe. Też te problemy mieszkaniowe w Polsce powodują szereg innych problemów. Ludzie wyjeżdżają, emigrują, odkładają decyzje o posiadaniu dzieci, nie są w stanie też się usamodzielnić i też tutaj warto jest wspomnieć, że też dane ze strony Habitat for Humanity wyglądają tak, że 46% młodych osób, tak zwanych młodych dorosłych, czyli to są osoby w wieku 24 lata, 35 lat, to 46% takich osób nadal mieszka z rodzicami. Wracając też do tych przyczyn bezdomności, ja tutaj napisałam możliwe przyczyny wchodzenia w bezdomność, ale mi tutaj chodzi o bezdomność dzieci i młodzieży. Te przyczyny wyciągnęłam z takiego raportu Bezdomność wśród dzieci i młodzieży w Polsce jako efekt przemocy i nadużyć, wydane przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości. I takimi przyczynami, przez które dzieci i młodzież znajdują się właśnie w kryzysie bezdomności, są przepraszam, spojrzałam się tutaj na to, co Państwo piszą i się chwilę zamyśliłam. Jedną z takich przyczyn są eksmisje. Eksmisje, które są wynikami zadłużeń w opłatach za mieszkanie. Ta polityka mieszkaniowa w Polsce też wygląda tak, że rodziny, które są zagrożone eksmisjami, to miasta, miasteczka czy ogólnie obowiązek jest taki, spoczywa na włodarzach miast, że osoby, które są zagrożone tymi eksmisjami, mają mieć zapewnione jakieś lokale socjalne, lokale zastępcze. Znaczy to tak wygląda w teorii, tak? W praktyce wygląda to też niestety tak, że wynajmowane są firmy, które biorą pieniądze za eksmisję i bardzo często też urzędy umywają od tego ręce, dochodzi do eksmisji, lokal zastępczy nie jest zapewniony i taka rodzina ląduje niestety, brzydko mówiąc, na ulicy, tak? Jakby to jest właśnie jedna z przyczyn wchodzenia w bezdomność. Drugą kwestią, przyczyną, w której dzieci mogą i dzieci i młodzież może znaleźć się właśnie w kryzysie bezdomności, to jest wypędzenie z mieszkania przez rodziny czy współlokatorów. No, mamy różnego rodzaju sytuacje, tak? Dzieci mogą się czuć niezrozumiane, mogą mieć jakieś problemy, okazuje się, że dochodzi do różnego rodzaju kłótni, konfliktów, w wyniku których rodzina, rodzice czy nie wiem, współlokatorzy, współlokatorki wypędzają z mieszkania te dzieci, tę młodzież. Kolejną przyczyną są ucieczki przed przemocą w rodzinie. Z jednej strony to wygląda tak, że te dzieci mogą
uciekać same, a z drugiej strony też bardzo często one uciekają z rodzeństwem, czy z drugim opiekunem, z drugim rodzicem, ponieważ jest taka sytuacja w domu, tak, dochodzi do przemocy psychicznej, fizycznej i te dzieci razem z jednym rodzicem, czy same, tak, po prostu decydują się na tego typu rozwiązanie ze względu na to, że po prostu nie chcą już brać w tym udziału, nie chcą już doświadczać tej przemocy. I jeszcze jedną taką istotną przyczyną wchodzenia w bezdomność jest sytuacja taka, że młodzież, która osiąga już pełnoletność, opuszcza dom dziecka, tak? No i znajduje się w sytuacji takiej, że nie potrafi sobie poradzić, na przykład, jakby nie mówię, że wszyscy, tak, ale zdarzają się takie przypadki, że jest konieczność opuszczenia tego domu dziecka, bo dana osoba osiągnęła już pełnoletność, ale nie potrafi sobie poradzić, nie umie się odnaleźć w życiu i tak dalej. To też jest jeden z powodów, w których dochodzi do tego kryzysu bezdomności, że te dzieciaki doświadczają tej bezdomności. Tak myślę sobie, że warto też tutaj wspomnieć, jest tak ze dwa słowa na temat tych różnych placówek, tak? No bo jeżeli dzieci przebywają w różnego rodzaju placówkach, to mimo wszystko konwencja o prawach dziecka określa jasno, że państwo ma obowiązek zapewnić takim dzieciom godne warunki mieszkaniowe, czyli na przykład dom, w którym jest biurko, dom, mieszkanie, w którym jest biurko, szafka na książki i to, żeby to dziecko miało takie poczucie przynależności do jakiegoś skrawka ziemi. Jeżeli dziecko przebywa w instytucji, czyli ma jakąś świetlicę dzieloną z wieloma dziećmi, z wieloma innymi osobami, podobnie jak kuchnia czy pokój, no to nie są to warunki sprzyjające rozwojowi dla tego dziecka, więc też warto tutaj, myślę, nagłaśniać tego typu sytuacje, żeby zwrócić uwagę państwa na poprawę jakości tej sytuacji mieszkaniowej, nawet w różnego rodzaju instytucjach. I tak. Dobrze. Myślę, że możemy przejść do następnego slajdu. No właśnie, dlaczego warto zwracać na to uwagę, dlaczego warto o tym mówić i czytać, a później zastanowimy się, w jaki sposób o tym mówić i czytać. No przede wszystkim to, że będziemy o tym mówić, nagłaśniać sprawę, że będziemy pracować z dziećmi czy z młodzieżą, poruszać ten temat, może to zachęcić do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, może to zachęcić dzieci do poruszenia tego tematu, jakby w takich sytuacjach też no, często poruszane na przykład są, no nie wiem, media jakieś lokalne, czy gazetka szkolna, tak, jeżeli robimy jakąś akcję, jakieś działania z dziećmi, właśnie nawet w ramach klubu czytelniczego, no to warto jest właśnie starać się, żeby ta sytuacja była nagłośniona, może inne dzieci będą chciały się włączyć do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, a poza tym, czym skorupka za młodo nasiąknie, no to też nie wiemy, kim nasi uczniowie, uczennice, wychowankowie będą w przyszłości. Może zechcą zaangażować się właśnie na rzecz budowania sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Z drugiej strony też te działania nasze mogą zwrócić uwagę włodarzy miast czy miasteczek, czy miejscowości na trudny dostęp do mieszkań, na to, że ta sytuacja mieszkaniowa jest ciężka i że w dalszym ciągu jest za mało mieszkań komunalnych czy socjalnych, jeżeli one są, to są tam bardzo ciężkie warunki. Z innej strony jeszcze warto o tym mówić, chociażby dlatego, żeby przełamywać stereotypy, ja tak z osobistego doświadczenia tak sobie myślę, że kiedy rozmawiamy z młodzieżą czy z dziećmi na temat właśnie kryzysu bezdomności, to często gdzieś tam mają już taki jakby taki stereotypowy obraz takiej osoby, jak wygląda taka osoba i tak dalej. A bardzo
Często właśnie patrzy się z takiej perspektywy na to, znaczy chodzi mi o to, że z zewnątrz, jak pracujemy z zewnątrz, czy słuchamy z zewnątrz o jakiejś sytuacji, nie mamy wglądu w jakąś konkretną sytuację, czy w sytuację konkretnej osoby, patrzy się na to zjawisko, no to, a nie na człowieka, to wszystko wydaje się takie płytkie i takie proste i takie niepotrzebujące wyjaśnień, bo to jest wygodne i warto jest działać, rozmawiać, dyskutować, żeby przełamywać te stereotypy, żeby każdą osobę traktować indywidualnie, żeby pokazać przede wszystkim, że to jest człowiek. Z drugiej strony tak jeszcze właśnie, żeby umieć korzystać z wiarygodnych źródeł, to też tutaj o tym temacie troszkę więcej w kolejnym slajdzie, bo też przygotowałam w linku dla Państwa taki, tutaj mi leży na tym, ja sobie przygotowałam, żeby Państwu powiedzieć, jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego południa. Jest to publikacja wydana przez Polską Akcję Humanitarną, ale jakby to możemy odnieść do wielu aspektów, nie tylko do edukacji globalnej, tak? Ale to już w następnym slajdzie. Okej, co jeszcze? No właśnie, jakby tutaj nam się kolejna rzecz bardzo... Tak, jest dostępna online. Tutaj nam się bardzo łączy kolejny punkt z tym przełamywaniem stereotypów, tak? Żeby traktować ludzi, o których mówimy, z szacunkiem i godnością. Każdy człowiek ma swoją godność i każdy zasługuje na szacunek bez względu na to, czy jest w kryzysie bezdomności, czy nie, skąd pochodzi, jakim językiem mówi, jaki ma kolor skóry, to jest człowiek, tak? I to mu się po prostu należy właśnie i o tym troszkę później właśnie jeszcze sobie powiemy. Kolejny punkt, żeby utrwalić wiarę w równość wszystkich ludzi, żeby poznać wzajemne zależności pomiędzy zjawiskami współczesnego świata, czyli na przykład zmiany klimatyczne, a zrównoważone mieszkalnictwo, to jak wpływa polityka migracyjna też na mieszkalnictwo, to jak wpływa dostępność mieszkań na doświadczenie kryzysu bezdomności, jak to wpływa na głód i tak dalej. Warto jest właśnie pójść bardziej w takim kierunku już globalnym, żeby szukać tych takich współzależności pomiędzy tymi tematami i zobaczyć i pokazywać też, że te decyzje, które są podejmowane na przykład dzisiaj w Polsce, w jednym z mieszkań, tak, one też mają skutki w innych częściach świata. No ale przede wszystkim też warto jest zwracać uwagę na to i o tym mówić, czy poruszać ten temat, ze względu na to, żeby kształtować empatię. Okej. Co czytać i jak czytać, a może jak czytać i jak mówić. No właśnie, ja tutaj jest ten link, a ja za chwilkę go tutaj jeszcze spróbuję, czy teraz, czy może jest możliwość później wysłania, Aneta, jest możliwość później wysłać link tutaj na czacie albo właśnie w mailu dla osób uczestniczących. No właśnie, bo jest to bardzo fajna publikacja, bardzo rzetelna, w której możemy znaleźć taki kodeks o tym, jak rozmawiać o różnych trudnych sytuacjach, jak rozmawiać o edukacji globalnej i tak dalej. Przede wszystkim, jeżeli chcemy rozmawiać, mówić, to starajmy się wybierać i zachęcać też dzieci czy młodzież do tego, żeby wybierały rzetelne źródła, żeby nie opierać się swojej wiedzy na fake newsach, na memach, czy na stronach internetowych, które nie są podparte żadną wiedzą naukową, czy nie są podparte badaniami. Ja na przykład staram się szukać takich informacji z jednej strony na stronach rządowych, a z drugiej strony ja mam bardzo duże zaufanie do organizacji pozarządowych, więc zazwyczaj staram się też tą wiedzę opierać na raportach, które są przygotowane właśnie przez różne NGOsy. I tak.
Co jeszcze? Wybierajmy obrazy rzetelne i różnorodne. No właśnie, obrazy, które są rzetelne, które są różnorodne, takie, które pozwolą nam spojrzeć na sytuację w sposób obiektywny, żeby, no właśnie, żeby unikać takich, które mają stereotypowy przekaz, czy wywołują jakąś sensację, czy dyskryminują ludzi, sytuacje, czy miejsca, które wzmacniają, przejaskrawiają przekaz. Taki też negatywny, które właśnie wzmacniają te stereotypy. I właśnie często, tak jak już wcześniej tutaj powiedziałam, na stronach organizacji pozarządowych czy różnych czy w różnych publikacjach stworzonych przez NGOsy też możemy znaleźć takie obrazy, historie konkretnych osób, które opowiadają o swoim doświadczeniu. Ja też miałam tutaj jakąś taką informację, o której miałam wspomnieć zapisaną, ale no właśnie, bo ja sobie też tutaj zanotowałam w moich notatkach, że przede wszystkim jeżeli mówimy o kryzysie bezdomności, tak, jeżeli już się tej bezdomności tak trzymamy tutaj, to nie jest zbiór cech tej osoby, która znalazła się w tym kryzysie, tylko to jest sytuacja, w jakiej ta osoba się znalazła. I też warto jest o tym wspomnieć ze względu na to, że ten kryzys bezdomności, ta bezdomność nie określa nam tej osoby. Tak jak, no nie wiem, to, że jestem kobietą, to mnie nie określa w zupełności, tak? Jakby są jeszcze inne cechy, z którymi ja się utożsamiam, tak? Tak samo te osoby, które znajdują się teraz w tej trudnej dla nich sytuacji, też się mogą z różnymi grupami społecznymi utożsamiać. Mogą być ojcami, mogą być matkami, mogą być właśnie kobietami. Na naszą tożsamość składa się bardzo wiele cech i myślę, że nikt z nas nie chciałby być określany i szufladkowany w ten sposób na podstawie jednej cechy. I też warto tutaj jest wspomnieć, jeżeli mamy też rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą, zachęcać ich do dyskusji, to też wychodzę z takiego założenia, że warto też jest wspomnieć o tym, że kurczę, czy ja bym chciała, żeby ktoś o mnie w taki sposób powiedział? I że jeżeli mi to nie odpowiada, to nie będę mówić o drugim człowieku w taki sposób, tak? Bo jak ja bym się w takiej sytuacji poczuła, myślę, że byłoby mi przykro, więc może takie wyjście z tym, że jak ja bym chciała, żeby o mnie mówili, to jest czymś takim, co może pokazać też, żeby o takich osobach, znaczy o różnych osobach, tak, żeby mówić właśnie z godnością. No właśnie, co następne? Wykorzystujmy obrazy, wiadomości czy badania za zgodą osób, o których mówimy. No nie zawsze mamy taką możliwość, ale też myślę sobie, że warto też jest tutaj powiedzieć o tym, że no jeżeli są przygotowywane jakieś publikacje przez organizacje pozarządowe, no to jestem pewna, że w większości dane osoby są pytane o zgodę, czy się zgadzają, tak, żeby ich zdjęcie zostało wykorzystane. No też mamy tutaj taki obowiązek zapytania, tak? Czy dana osoba chce być na zdjęciu, czy dana osoba chce opowiedzieć swoją historię. No i właśnie tutaj kolejny punkt, zobaczyć nie oznacza zrozumieć. Czyli jeżeli mamy możliwość, postarajmy się, żeby to dane osoby same mogły nam opowiedzieć swoją historię czy doświadczenia. Bo to, że my coś zobaczymy, że zobaczymy jakiś film, zobaczymy zdjęcie, czy przeczytamy jakąś historię, to możemy to też na swój sposób zrozumieć, tak? A możemy wcale tego nie zrozumieć. Więc warto jest zastanowić się nad tym, czy mamy możliwość, żeby dana osoba mogła opowiedzieć o swojej historii. Jeżeli nie, to właśnie w wielu publikacjach na pewno znajdziemy historię takich osób. No właśnie, a co czytać? Przygotowałam 4 propozycje dla dzieci i 2 dla dorosłych, ale myślę, że przy jednej o dorosłych to ja się urgadam bardziej. Więc tak.
Alice Carson, książka Domy. Nie wiem, czy Państwo mieli możliwość oglądania tej książki. Ma bardzo ciekawe obrazki, ale kolory są takie stonowane i ciemne, chociaż nie ukrywam, że mi się bardzo podoba. Jest to przepiękna książka obrazkowa, która może przedstawić dzieciom różne rodzaje domów. Dom na drzewie, dom w bucie, pałac, mieszkanie czy wigwam. Domem może być chatka na wsi, mieszkanie w mieście. Dzięki temu właśnie dzieci mogą się oswoić, że te mieszkania nie zawsze wyglądają tak samo, że te domy nie zawsze wyglądają tak samo. Mogą po prostu wyglądać różnie. Aha, do celów edukacyjnych jej skan jest dostępny na stronie Poczytajmy. O, no to super, to bardzo fajnie, że jest taka możliwość znalezienia tej książki na stronie publikacji. Więc tak, nie wiem, czy ktoś z Państwa korzystał z tej książki? Znają Państwo tę książkę? Może jakoś Państwo z nią pracowali? Książkę można wydrukować. O, to ciekawe. Ale to chyba na tej stronie, tak? Na której jest tutaj dostępna. Dobra. To ja idę dalej w takim razie. Aha, że pojedyncze ilustracje do scenariuszy. Okej. Dobrze, ale mimo wszystko to polecam. W załączniku od... Dobrze, od Anety, dobra. Dobra. Dobra, ja już się nie wczytuję w ten czat, bo ja przepadnę. Okej, kolejną publikacją, książką, którą mogę polecić, jest to książka Aleksandry i Daniela Mizielińskich, Domek. Tę książkę też uwielbiam ze względu na jej kolory, na doskonałe ilustracje, za jej pomysłowość i to, że w fajny, zabawny sposób może pokazać nam, że te domy na świecie mogą wyglądać w różny sposób. Tutaj też właśnie znalazłam w internecie, że przedstawiony jest dom Bąblowiec. I tu w niej dzieci mogą się dowiedzieć właśnie, jak bardzo różne mogą być ludzkie domy, ale też jak fascynująca właśnie jest architektura. I też tutaj są takie przystępne opisy, które prezentują 35 niezwykłych domów stworzonych przez najwybitniejszych architektów świata. Naprawdę jest zabawna, ale też te opisy są bardzo ciekawe, bardzo fajne i często zabawne. Z tego, co mi się wydaje, to jest to wydawnictwo Dwie Siostry. To mogą sobie Państwo tutaj też zrobić zdjęcie czy zapisać, jak ona się nazywa. I tak, to były dwie książki dla dzieci, które tak stricte dotyczyły architektury i domów i tego, że te domy mogą wyglądać różnie, że są bardzo różnorodne. A dwie następne książki, które chciałam polecić, już dotyczą raczej przestrzeni miejskiej, też jako naszego domu. I tutaj też taka poruszająca książka, Ostatnie drzewo w mieście, o Edwardzie, który mieszka w betonowym mieście, w takim bezbarwnym, pełnym blokowisk. I jego ulubionym zajęciem jest bawienie się pod tym dębem, w jego cieniu i tak dalej. I okazuje się, że to jest ostatnie drzewo w mieście. I pewnego dnia dąb znika. Powoduje to bardzo duży szok u Edwarda, ale chłopiec ma poczucie, że on musi coś z tym zrobić. I to jest naprawdę wzruszająca bajka o chłopcu, który ocalił miasto, a nawet może i świat. Więc bardzo też polecam, jest refleksyjna i też super do pracy, do pracy właśnie do wykorzystania w szkole, czy w bibliotece, czy w klubie czytelniczym właśnie razem z dziećmi. Kolejna książka, o której bym chciała opowiedzieć, to Katarzyna Bogucka, Rok w mieście.
I ta książka jest też barwna, piękna, kolorowa. Zawiera 12 takich rozkładówek z kolejnymi miesiącami roku. Każdy miesiąc to ten sam szczegółowo rozrysowany kadr miasta z mieszkańcami tego miasta, pokazanymi w innych sytuacjach, w różnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. I są tutaj jeszcze takie dwie dodatkowe rozkładówki, które zawierają prezentację tych bohaterów, interaktywną zabawę. I można tą książkę oglądać godzinami, jest niezwykła, bo pobudza wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia, ale też szukanie związków przyczynowo-skutkowych, umiejętność opowiadania, no i też gwarantuje taką dobrą zabawę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, więc tutaj już w kontekście raczej przestrzeni miejskiej możemy sobie ograć nią. O, dobra. I co mamy dalej? No właśnie, tutaj mamy mojego ulubieńca, już polecajki takie dla dzieci, młodzieży dobiegły końca. Polecam książkę Dom i Czerwony Kopterek w Wielkim Mieście, też Dziwolągi. O, no to super, ja sobie tym razem zapiszę też, bo bardzo lubię oglądać takie książki dla dzieci i później pracować z nimi. Okej, okay. Co jeszcze Państwu chciałam polecić? Nie wiem, czy Państwo znają niesamowitą serię nieregularników reporterskich non-fiction. Po prostu kocham i ubóstwiam. Super jest to, że każdy numer ma swój temat przewodni i numer drugi poświęcony jest właśnie mieszkalnictwu. Z tego co wiem, w wersji papierowej już nie można kupić na stronie nieregularnika. Wersja PDF jest dostępna, ja mam swoją papierową. Super właśnie jest to, że są tutaj rzetelne źródła, rzetelne informacje na temat właśnie konkretnych tematów poruszanych. No i właśnie co chciałam pokazać też, to, że poza tymi reportażami czasami są bardzo fajne infografiki i tutaj właśnie mamy w tym domu, numer dom, na przykład taką mapę, kulę ziemską i tutaj poruszony temat, który znaczy temat, który został tutaj poruszony, właśnie dotyczy bezdomności i kryzysu bezdomności. Na przykład, co tutaj mogę przeczytać? Kenia. 1/4 z 300 tysięcy dzieci mieszkających na ulicach to dziewczynki. Albo w Nowym Jorku 58% bezdomnych to Afroamerykanie, 31% to Latynosi, a tylko 7% to osoby białe. No bardzo, bardzo, bardzo polecam te publikacje, a zwłaszcza jest świetny wywiad, taki bardzo poruszający i ja go już teraz podlinkuję, bo co jest super, to, że część tekstów jest publikowana na stronie i ja już Państwu zaraz to wyślę. Jest to wywiad Anny Radziukiewicz z Adrianą Porowską, dyrektorką Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, która porusza temat właśnie bezdomności w sposób taki z dużą godnością, już tutaj podsyłam, non-fiction, zacznijmy zadawać pytania. Jest to artykuł, który przede wszystkim nie opiera się na liczbach i na wyobrażeniach, ale na doświadczeniach osoby, która na co dzień pracuje z osobami w kryzysie bezdomności. Także często się ludzie może zastanawiają, jakie są przyczyny takich sytuacji i czy faktycznie można jakoś pomóc. No tutaj można przeczytać odpowiedź na to pytanie i też na końcu właśnie tego każdego numeru nieregularnika jest jakiś cytat wyciągnięty z któregoś z reportaży i tutaj akurat właśnie cytat z Adriany Porowskiej.
Pokażmy, że interesujemy się bliźnim i nie nazywajmy go bezdomnym. Nie odbierajmy mu tożsamości. Nazwijmy go po prostu człowiekiem. Bardzo polecam, są to bardzo poruszające tematy. Teraz właśnie jutro mamy Dzień Zdrowia Psychicznego, a ostatni numer, najnowszy numer, który dopiero co wszedł też do księgarni, dotyczy tematu głowa i tam też mamy temat zdrowia psychicznego. Ale dobra. Ja nie o tym dzisiaj. Okej, jeszcze jedną książką, którą chciałam polecić, jest to książka Joanny Erbel, Poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej. Ta książka ukazała się w serii Miasto Szczęśliwe, w ogóle jest dużo super książek dotyczących miasta jako przestrzeni wspólnej, przestrzeni miejskiej, bezpiecznej i tak dalej, więc też bardzo polecam. Tak naprawdę Joanna Erbel jest socjolożką, działaczką miejską, ekspertką do spraw mieszkaniowych i w tej książce na podstawie wielu dobrych i sprawdzonych przykładów z całego świata podsuwa nam takie rozwiązanie, czy gotową receptę, którą moglibyśmy zastosować u nas właśnie w stronę tego, żeby ta polityka mieszkaniowa była u nas udana, żeby funkcjonowała dobrze. Więc też bardzo, bardzo, bardzo polecam tę książkę. Więc to tyle z moich polecajek. I jeszcze kilka słów na temat właśnie wolontariatu, bo tutaj kończy się już nasz program dotyczący właśnie mieszkalnictwa i tutaj warto wspomnieć o fundacji Habitat for Humanity, właśnie w partnerstwie, z którą powstała też ta publikacja, o której wcześniej Aneta mówiła, ona jest dostępna na stronie CEO, Poczytajmy o domach, czyli dobre opowieści o mieszkańcach. I parę słów teraz o samej fundacji. Jest fundacją chrześcijańską, międzynarodową organizacją, która działa właśnie na rzecz zapobiegania ubóstwu mieszkaniowemu czy eliminacji bezdomności na świecie. Wizja organizacji przedstawia się właśnie w taki sposób, że świat powinien być taki, żeby każda osoba miała w nim godne miejsce do życia. A misją organizacji jest walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie bezdomności poprzez rozwiązania remontowo-budowlane i program rzecznictwa prowadzony w imieniu osób uboższych i grup wykluczonych społecznie. W ciągu ostatnich 40 lat Fundacja Habitat for Humanity wybudowała lub wyremontowała ponad 800 tysięcy domów na całym świecie. Dzięki temu zapewniła godne warunki mieszkaniowe ponad 4 milionom osób. Działa w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. W Polsce fundacja działa od 1992 roku, ale to za chwilę o tym, co robimy w Polsce, znaczy co robi fundacja w Polsce. Jeżeli chodzi o takie dane jeszcze ogólnoświatowe, to co roku w projekty angażuje się ponad 2 miliony wolontariuszy, więc to też jest już pokaźna liczba. Do tej pory w Polsce fundacja pomogła 1300 rodzinom poprzez projekty budowlane, projekty remontowe, mikropożyczki czy edukację z zakresu oszczędzania energii, bo to też jest istotne. W tych wszystkich przedsięwzięciach fundacji pomaga rocznie około 600 wolontariuszy i wolontariuszek. No i właśnie, to też jest istotne, organizacja zwraca nie tylko uwagę na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, czy tego związanego z mieszkalnictwem, ale także na problem ubóstwa energetycznego, które dotyka 18% ludzi na całym świecie. No właśnie, jeżeli chodzi o fundację, jest możliwość włączenia się w działania fundacji poprzez pomaganie. Można się włączyć jako wolontariusze, wolontariuszki w taki sposób, że można pomagać budować lokalnie.
Można pomagać budować za granicą, można przekazać darowiznę czy zbierać fundusze, ale też poszukiwani są wolontariusze czy wolontariuszki, które mogłyby zająć się administracją biurową, tłumaczeniem językowym na język polski, angielski. Czy mogłyby też być osoby, które opracowują materiały graficzne i filmowe, jakieś filmy, fotografie, infografiki, czy materiały promocyjne, którymi mogłaby się posługiwać fundacja? W jakiej tutaj sferze też szuka fundacja wolontariuszy? No też przy oprowadzaniu grup wolontariuszy zagranicznych, czyli jak przyjeżdżają wolontariusze Habitatu z zagranicy, no to przede wszystkim poszukują tutaj przewodników, przewodniczek po Warszawie, Krakowie, Gliwicach. Jeżeli Państwo są z których tych miast, z któryś miast, o które wymieniłam i chcieli, czy chciałyby się Państwo zaangażować, to oczywiście można się tutaj zgłosić też do Habitatu. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zaangażowanie się w zadania? Pomoc przy realizacji projektów budowlanych i remontowych. Tak? Tutaj fundacja poszukuje zwłaszcza projektantów wnętrz, budowlańców, architektów czy architektek, czy osób, które mogłyby prowadzić nadzór budowlany. Tak? No i co jest istotne, to też poszukiwane wolontariuszki czy wolontariusze są właśnie z zakresu pomocy prawnej. I tak to wygląda. Więcej informacji znajdą Państwo oczywiście na stronie Fundacji Habitat, habitat.pl. Można sobie tutaj doczytać o wolontariacie, o partnerach, o zespole. Można poczytać właśnie publikacje, które poruszają temat tego zrównoważonego mieszkalnictwa. Dobrze. No i tu już jest ostatni slajd i z mojej strony to na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Na tyle, ile będę potrafiła. Wolontariusze ze szkoły pani Jolanty zbierają żywność długoterminową dla mężczyzn zamieszkujących schronisko dla bezdomnych mężczyzn. O, super, super, że się włączają. To jest ważne bardzo. Dzięki serdeczne. Klaudia zostanie jeszcze z nami chwilkę na czacie, więc jeżeli są do niej jakiekolwiek pytania, to zapraszamy serdecznie do tego, żeby pytać. Ja też chciałabym jeszcze chwilkę zająć Państwu czas. Proszę pisać też albo do Klaudii, albo do mnie, do programu Poczytajmy. Tutaj jeszcze na czacie piszę swój adres mailowy. I jeszcze kilka rzeczy Państwu chciałabym opowiedzieć. Wiem, że są też młode osoby z nami. Bardzo się cieszę, że z nami byliście. I jestem Wam bardzo za to wdzięczna. Mam nadzieję, że część tych informacji była dla Was pomocna. Część z Państwa włączyła się też w działania związane z naszymi tygodniowymi obchodami Światowego Dnia Mieszkalnictwa. I tutaj już dostajemy pierwsze zadania, które Państwo wykonali. Głównie to są plakaty. I bardzo jestem Państwu wdzięczna za to, jak bardzo kreatywnie Państwo podchodzą do tego tematu, jak dzieciaki wspaniałe rzeczy robią, znajdując temat mieszkalnictwa nie tylko w książkach, które są stricte mieszkalnictwu poświęcone, ale przede wszystkim znajdując w książkach, które czytają, które lubią, które sami polecają. Znajdują fragmenty, w których bohaterowie ich ulubionych książek są opisani właśnie jak żyją. Dla nas ten temat jest szczególnie ważny, dlatego że sytuacja mieszkaniowa dzieci i uczniów wpływa na to, jak funkcjonują. My dorośli nie zawsze mamy pełną informację na temat tego, jak ta sytuacja wygląda, jak trudna bywa, bo nasze mieszkania są przeważnie przeludnione. Mieszkamy dosyć ciasno statystycznie. To wpływa też na to, na nasze możliwości nauki, pracy, skupienia się, odrabiania prac domowych.
To jak to wygląda i jak możemy wesprzeć się nawzajem, bardzo często nie jest możliwe bez informacji od dzieci, które mają pełną wiedzę na temat tego, jak ich rówieśnicy i rówieśniczki żyją, a na pewno każdy mają pełniejszą niż my. Klaudio, czy ty możesz na sekundkę się wyciszyć, bo ja mam pogłos, byłabym wdzięczna. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce się włączyć do działań związanych ze Światowym Dniem Mieszkalnictwa, w ramach projektu Poczytajmy, w ramach Młodych w Akcji, ale też po prostu jako grupa wolontariacka czy grupa szkolna, zapraszamy do tego działania bardzo serdecznie. Na stronie poczytajmy.co.org.pl są szczegóły, jak to można świętować. My czekamy i ja z utęsknieniem czekam na kolejne zdjęcia od Państwa lub filmy. To jest coś, czym chcielibyśmy nie tylko zakończyć projekt, ale przede wszystkim otworzyć też taką naszą świadomość i odwagę na to, żeby na czasami bardzo trudne i bardzo skomplikowane tematy rozmawiać my dorośli z dziećmi, z uczniami, ale też uczniowie między sobą, żeby się otworzyć na to, że jest to temat, którym siłą rzeczy wszyscy żyjemy i wszystkich nas dotyczy, bez względu na to, ile mamy lat. Jeżeli chodzi o wsparcie wolontariackie, tutaj wiem, że różne grupy wolontariackie z miejscowości wspierają, czy osoby bezdomne w kryzysie bezdomności, czy osoby, które mieszkają w trudnych warunkach mieszkaniowych. I tutaj o tym warto pamiętać w Warszawie, ale też w wielu innych miejscach, także w mniejszych miejscowościach są organizacje, które pomagają osobom, które mają problemy w kryzysie bezdomności. Pomysły są świetne, ale problemy są ze względu na pandemię. Tak, problemy są duże. Ja pośrednio jakoś współpracuję z warszawską organizacją Daj Herbatę i ona to jest organizacja, która raz w tygodniu przekazuje osobom bezdomnym, osobom w kryzysie bezdomności, ale też osobom z trudną sytuacją życiową jedzenie, które dostaje od wolontariuszy, którzy mają lekcje. Wolontariusze sami tego jedzenia nie dystrybuują, ale poprzez nauczycieli czy rodziców przekazują Fundacji Daj Herbatę. I ona przekazuje raz w tygodniu jedzenie, to są od dzieciaków świeże kanapki, a restauracje włączają się ze świeżymi obiadami. Taką formą współpracy jest na przykład namówienie restauracji na przekazywanie na przykład w dobie pandemii jakiejś części jedzenia, albo namówienie którejś z kawiarni czy restauracji, że można wykupić posiłek dla osoby, której na ten posiłek nie stać. I taki zakupiony z góry posiłek czeka, osoba, która tego potrzebuje, może wejść. I teraz w przypadku Daj Herbatę te osoby dostają po prostu voucher, które tego potrzebują podczas rozdawania jedzenia, a w wielu innych miejscach na przykład jest tak, że na gdzieś tam widocznym miejscu wisi informacja, ile takich posiłków jest z góry wykupionych przez klientów, czy ile osób może z tego skorzystać, bez zbędnych pytań, bez odzierania zgodności i namówienie, nawet jeżeli nie wejście w bardzo bezpośrednią współpracę, ale chociażby takie, że klub wolontariacki namawia organizacje, które są wokół nas, czy firmy, które są wokół nas do tego, żeby wspierały, zwłaszcza, że na przykład dużo organizacji w Warszawie, czy dużo restauracji w Warszawie włączyło się w działania pomocy osobom w kryzysie bezdomności właśnie podczas pandemii, właśnie w marcu, kwietniu i czerwcu, kiedy nie mogły funkcjonować normalnie i były zamknięte. Więc takie możliwości to też jest wolontariat i to też jest wolontariat bardzo cenny. Myślę, że równie cenne jest to, że my w ogóle na ten temat z sobą rozmawiamy i rozmawiamy też o tym, jak żyją dzieci.
i mamy świadomość tego, że to jak mieszkają wpływa na to, czy oni czy są wyspane, czy mają odrobione lekcje. To nie muszą być rodziny, w których się dzieje krzywda, ale czasami są to rodziny, które po prostu nie mają, nikt nie ma swojego kąta, nie ma swojej przestrzeni i możliwość skupienia się też jest bardzo trudna. My dorośli czasem o tym nie wiemy, dzieci się wstydzą nam powiedzieć, natomiast warto mieć taką wrażliwość na to, ale też warto, żeby dzieci, uczyć dzieci, żeby dzieci same też, młodzi ludzie uczyli się na tej wrażliwości na siebie nawzajem. Tutaj Habitat for Humanity, ja podlinkowałam wcześniej stronę, na stronie Habitatu for Humanity jest szereg też różnych scenariuszy na różnym poziomie edukacyjnym i przystosowanych do różnych przedmiotów szkolnych, gdzie można korzystać, to są gotowe scenariusze z materiałami. Publikacja Poczytajmy o domach będzie wisiała i będzie ogólnodostępna na stronie Poczytajmy i do niej jest też dołączona ten skan, ale on jest do użytku szkolnego, nie możemy go dystrybuować dalej, to są jednak czyjeś prawa autorskie, natomiast do użytku lekcyjnego, do użytku szkolnego czy w klubie wolontariatu, żeby takie zajęcie przeprowadzić. On został do Państwu wysłany dlatego, że ta książka po prostu w tej chwili nie jest dostępna. Można kupić pojedyncze egzemplarze, że można kupić gdzieś w antykwariatach, natomiast po prostu nakład się wyczerpał. Wydawnictwo na razie nie planuje wznowienia. Jeżeli ta książka zostanie wznowiona, to byłoby wspaniale, bo jest cenna i na pewno wartościowa pozycja. Natomiast warto też szukać innych rozwiązań, innych książek. Te scenariusze, które są w książce Poczytajmy o domach, też nie muszą być na tej książce domy realizowane, mogą to być też jakieś inne książki z niewielką, myślę, że z niewielką modyfikacją też możemy takie zajęcia przeprowadzić. Także tutaj zapraszam Państwa serdecznie. I powolutku też się już z Państwem żegnam. Jestem Państwu bardzo wdzięczna, że byli Państwo z nami. Zanim Państwa pożegnam, chciałabym jeszcze do celów absolutnie tylko badawczych naszej prezentacji, naszego dzisiejszego spotkania, zapytać Państwa jeszcze raz o to samo, więc będę wdzięczna, jeżeli Państwo na to pytanie jeszcze raz pomogą nam i odpowiedzą. Jeszcze dam chwilkę, bo widzę, że już część osób odpowiada. I my o tych dzieciach też nie zapominajmy, te, które tutaj się pojawiły, ale też o tych dzieciach, które w Polsce potrzebują naszego wsparcia. O tym, jak żyją dzieci na świecie, będziemy też rozmawiać. Poczytajmy się powoli przygotowuje do nowych działań i do nowych wyzwań, więc na pewno takie książki też jeszcze będą się pojawiać w naszych rozmowach i na naszej stronie internetowej. Natomiast jeżeli Państwo jeszcze mają jakiekolwiek pytania, no to my jesteśmy tutaj, żeby Państwu odpowiedzieć i pomóc. Czy jeszcze ktoś odpowie na pytanie? To ja w takim razie, jeżeli już nikt nie odpowiada, to ja w takim razie kończę ankietę. No i oczywiście wyniki tutaj są, większość osób już pamięta, że w tej chwili szacuje się, że w kryzysie bezdomności w Polsce jest około 1000 dzieci. Tutaj mówimy o takiej prawdziwej bezdomności, nie mówimy też o bezdomności takiej funkcjonalnej, gdzie dzieci są przypisane do jakiegoś mieszkania, do domu, ale to jest ogromne zjawisko dzieci, które tak naprawdę ten dom mają tylko formalnie, a większość czasu spędzają gdzieś na ulicy i ten dom nie jest dla nich bezpieczną przestrzenią. To jest inny rodzaj bezdomności, z którym też się mierzymy, on jest troszeczkę inaczej badany.
jest bardzo szerokim zjawiskiem, o czym często Państwo też sami w swojej pracy, czy młodzi ludzie też zdarzają się z tym wśród swoich przyjaciół, rówieśników, czy sami mają takie doświadczenie. I o tej drugiej formie bezdomności, już takiej funkcjonalnej, ale nieformalnej, też pamiętajmy i nie bójmy się o tym rozmawiać. I od tego, że nie będziemy rozmawiać, zjawisko nie zniknie, a być może uda nam się wypracować coś dobrego wspólnie. Ja Państwu bardzo dziękuję za spotkanie. Klaudio, Tobie też dziękuję serdecznie. To jest ogromna radość pracy z Tobą po raz kolejny. Mam nadzieję, że mimo, że projekt się kończy, nie ostatni. I Państwu jeszcze raz dziękuję. W razie jakichkolwiek pytań proszę też kontaktować się z nami mailowo z CEO i z poczytajmy. Ja również dziękuję Państwu za obecność, aktywność i za spotkanie. A Tobie, Aneta, dziękuję za zaproszenie. I za spotkanie. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy. I ja życzę miłego wieczoru i jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy się podzielić tym, co wiemy. Dziękuję serdecznie.